Spokojnie, proszę tylko otworzyć drzwi. Co się tak czaisz? Przestraszyłaś mnie. O co chodzi? Piotrek nie kłamie. Rozmawiałam przed chwilą z Tomkiem i Sylwia faktycznie zgłosiła na policję prześladowanie przez tego recepcjonistę. Ale jakim cudem? Wtedy powiedział, że nie było żadnej sprawy. Nie, może mu się coś pomyliło. Niech to szlak. Nic na nią nie mamy, Kuba. Nic, rozumiesz? Jest czysta jak łza. Ja mam przerąbane. Przecież Piotrek pomyśli, że ja wtedy kłamałem. Dokładnie tak. Ale nie przejmuj się. I tak niedługo wylatujesz z kliniki. Trzymaj mnie, bo ją zaraz rozstrzymuję. A co, zabolało, że wróciliśmy do siebie z Piotrem? Nie, czy może ty też się w nim kochasz? Czy tylko ta twoja głupia przyjaciółeczka? Nerwy puszczają. Pozwól mi, kretynko. Ty możesz sobie mówić, co chcesz. Robić te swoje głupie minki. Ale ja i tak wiem, że to ućpałaś Kubę Jaśkę. Ja ci tylko co robicie? No właśnie, dobre pytanie. Nic, jak sobie tylko gadamy, jakim jesteś frajerem. O, to bardzo miło. Chcesz mi coś jeszcze powiedzieć? Tak. Że nie masz mózgu, tylko masz budyń. Że nie rozumiem, Piotr. Nie rozumiem, jak jej możesz wierzyć. Ty jesteś ślepy, ty nie widzisz? Jak ona cię okłamuje? Że jest mi cię strasznie, strasznie żal. Tak po ludzku, Piotrek. Wiesz co? Piotrek, zostaw to. Byłaś bardzo dzielna, ale Sylwia znowu wygrała. Muszę wracać do pracy.